I znów piździ. Siema, pokażę wam w tym filmiku znowu tak jakby Geralta trochę z innej perspektywy. Tutaj chodzi o to, że oczywiście to jest uzależnione od wyboru gracza, ale no ja gram tak jakby książkowy Geralt postępował. Więc dlatego pokażę wam misję, która pokazuje, że Geralt nie zawsze zabija potwory, mimo że jest przecież wiedźminem właśnie. No i dostaliśmy zlecenie pod ten najgroźniejszy potwór na Skellige. Zaczynające się dosyć prosto, no tutaj karawana miała, coś się tutaj stało niedobrego, no i tutaj Geralt ogarnia mniej więcej to co się stało, no Jezus Maria. Nie mogę się znowu wysłowić. Ze starości, po bokach nie rozcięcie przez ślady poszpona, ale też szczękości isk i łukowate wygięcie kręgosłupa, jakby padł na tężec. No, tutaj inspekcja Geralta wstępna. Jak widzicie, załączyła się już na tym etapie cutscenka, więc będzie grubo. Co to? No, wiedźmiński refleks się przydaje. Mało brakowało. Coś mi mówi, że to nie był przypadek. Lepiej to sprawdzę. Okej, no i musimy się tam wdrapać. Byle kto by tego nie rzucił, bo to nie było nie było strącone, tylko to było rzucone. Żleb w śniegu wygląda na świeży. Toczyć się toczył, ale... Okej, czyli musimy tak czy siak tam wyleźć. Jakkolwiek uwielbiam te krajobrazy z Wiedźmina, ich różnorodność, tak czasem te skały skeligijskie naprawdę bywają wkurzające, bo naprawdę niby niedaleko, a daleko jednak. Tak blisko, a tak daleko raczej. I podążając tymi śladami, zdarzy się coś ciekawego, bo... A zresztą co będę uprzedzał fakty. Po to oglądacie, żeby oglądać całe, a nie... Dobra, ale kota trzeba będzie zażyć. Uff. O. Co tu się dzieje? Konspira. Komitet powitalny. A no właśnie, jak widzieliście zapewne teraz czas trochę zwolnił. I jest to pomocne, jeżeli wykupimy odpowiedniego perka z alchemii. Może ja wam pokażę obecnie, jak to wygląda u mnie. To nie jest zwiększona tolerancja, bo to na eliksiry. O właśnie, to jest to, jasność umysłu. Jeżeli jesteśmy pod działaniem jakiegoś eliksiru, no to w momencie, kiedy potwór nas, o właśnie, tak jak teraz, chce zaatakować lub skontratakować, trochę czas zwalnia, przez co my mamy więcej czasu na zrobienie uniku lub kontry. Ojej. Jak widzicie, opłaca się też zrobić dobry Quen. No bo mniej tej tarczy schodzi przy takich atakach. O, nawet krabopająk się tu zapamiętał. Polecam też młynek, ponieważ ja najczęściej gram właśnie tymi szybkimi atakami. Więc jeżeli się je dobrze rozłoży, no to zadają dużo obrażeń. No i ten młynek, który przed chwilą widzieliście, który zrobiłem, też bywa mega pomocny. Jadkę, bo pająka chyba potrzebowałem do jakiegoś eliksiru. O właśnie, do ulepszonego puszczyka. I wyśmienicę od razu, znakomicie. No to eliksiry już w większości mam wyśmienite. Na tym etapie. Jeszcze sobie zrobię, przerzucę sobie jak typowy Janusz tutaj trochę jedzenia, żeby oszczędzać eliksiry. W tym przypadku jaskółkę i dekokty. Biegnijmy, co my tu dalej mamy. Ślady się ciągną, są długie, ale widać, że ktoś nas chyba w pułapkę chciał zapędzić. Wydrążona w środku jakby... but?
No właśnie. Czyli prosty znak, że jesteśmy prowadzeni w pułapkę. Ale to nic, bo przecież jesteśmy Geraltem z Rivii, no więc. I ludzka stopa mała, jakby dziecka najwyraźniej biegło. Okej. Tu ślady się urywają. Kto rozwiesza rysunki w takim miejscu? Rysunki przedstawiające? No właśnie. Wyglądają jakby narysowało je dziecko, albo ktoś, kto bazgra jak kura pazurem. Dwa patyki wystające zza plecu. Zdaje się. Jakaś aluzja chyba do pierwszej części Wiedźmina, kiedy jeszcze nosił miecze tak jakby krzyżujące się na plecach. No i jeszcze ubrany na czarno, co może symbolizować zbroję Kruka, także z pierwszej części. Trochę naciągany ten smaczek, ale tak mi się wydaje, takie skojarzenie moje. Tylko ciekawe, kto naprawdę je zostawił. Te kulki na nóżkach to Endriagi. Zdaje się, że miał mnie wykończyć. To wszystko wygląda na jakiś plan. A to musi być miejsce spotkania. Wygląda na to, że ten cały zamach to wysiłek drużynowy. Czas poznać tych dowcipnisiów. No, z tego co pamiętam, to tak szybko ich nie poznamy, no bo tam mamy chyba pojawić się koło północy. A jak widzicie, jest 15. No i znowu wychodzimy, trzeba inny eliksir ryknąć. Coś tu na mnie czeka, Nekero oczywiście. Wiecie, jak w jedynce moją najgorszą zmorą, to znaczy no nie, że to mi jakoś szczególnie przeszkadzało, tylko no po prostu to było czasem przegięcie, ile utopców na mnie wyskakiwało. I właśnie takimi najczęstszymi wrogami były utopce. Tak od dwójki widzę, że to są Nekery i... No nie rozumiem po co w sumie, no bo potworów nigdy nie było aż tak dużo, żeby Geralt po prostu za każdym zakrętem natykał się na kogoś, bo tak funkcjonowanie ludzi w wioskach po prostu by, no oni by nie dali rady w ten sposób. No ale to jest gra, no jakkolwiek realistyczna by nie była, to jednak gra. Też starała się być. Okej, to jest to miejsce, ale jesteśmy tu za wcześnie. Czyli musimy się gdzieś skitrać i przemedytować do nocy. O, tam coś lata. Też można to ubić, jak widzicie. Dobra, pozostaje nam przemedytować do nocy. Okej, północ i teraz nastąpi właściwe rozwiązanie akcji. To musi być tu. Możecie wyjść. Widziałem wasz plan. Poza tym i tak was słyszę. Jedno rzęzie jak wrząca woda w zardzewiałym garze. Drugie dyszy nerwowo jak sarna złapana w sidła. A trzecie powinno wziąć coś na gardło. Polecam ekstrakt z tymianku. No to tylko pokazanie, jak wyczulone zmysły były wiedźmińskie. Ej, proszę, bożątko, które zakładało buty Neckera. Troll, który rzucił głazem w Geralta. Że ty jesteś tam, a my tutaj. To Doppler. Sytuacja może się zaraz odwrócić. Wiedźmak nie gada, bo Poldek zrobi z niego zupa wiedźmakowa z ziemniakami. Właśnie, schwytaliśmy cię. Teraz jesteś zdany na naszą łaskę i niełaskę. O! Co? Mógłbym się teraz odwrócić na pięcie i... Poldek powiedział, wiedźmak zamknie paszcza. Bo skończy zupa. Zupa z trupa. Niam, niam. Dziwię się, że do tej pory tam nie wylądował. No i wilkołak. I teraz w zasadzie, jakie opcje będziemy dialogowe dobierać, no to możemy walczyć albo ze wszystkimi, albo w najlepszym razie tylko z wilkołakiem. Mieliśmy go tylko nastraszyć. Żeby wiedział,
A widzicie, no oni nie chcą walczyć bezpośrednio. I nie wchodził nam droga. Chyba się nie zrozumieliśmy. To morderca. Taki sam jak oni wszyscy. Jak ten, który zabił moją Adarię. Bardzo nam przykro z powodu twojej żony, ale Doppler. To nie ten wiedźmin ją zabił. Nie możemy go karać za winy innego. Ten też ma wiele na sumieniu. Słyszałem, co zrobił z Koredem w Tysa. A to mi ją umknęło, to ale chyba muszę odczaić na Wiedźminopedii, jak to tam. Tej bruchsie, która lubiła niebieskie róże. Złoty smok kojarzę, Wereny nie. Chociaż coś mi tam świta. No i właśnie. Tutaj damy przykład, że nieraz pomagaliśmy niewinnych ludzi. Musiałem potworom. Zrobić, ale wielu innym potworom pomogłem. Tak. Niby komu. No, Salma, no to był nasz wybór teraz już w tej grze. Pozwoliłem jej odejść wolno, chociaż wiedziałem, że zabiła strażników. No, zabiła ich w samoobronie, no to w zasadzie. Wiesz, że potwór zabił. Tu już przekonaliśmy Dopplera. Jeśli miał dobry powód, to tak. Zdarza mi się. Nie rozśmieszaj mnie. To nic nie znaczy. Całkiem niedawno darowałem życie nowigradzkiemu Dopplerowi, który kradł jedzenie dla Skojatel. Chociaż za jego głowę oferowano mi okrągłą sumkę. Wdzięczny ci jestem. Niewielu już nas zostało. Książkowy Geralt lubił Dopplery, nie miał nic przeciw nim. Przecież miał przyjaciela Dudu, który już był też w moich filmikach pokazany wcześniej. Nic wam nie zrobię. Nie zabijam rozumnych istot. Szkoda, że tutaj nie było tej opcji o Vincencie z Wiedźmina pierwszego. Fakt, taki mam zawód. Ale tylko wtedy, kiedy zagrażają ludziom. No właśnie. Ludzie nienawidzą was wszystkich, bo was nie znają. Nie wiedzą, kto z was jest naprawdę groźny. Tylko Wiedźmini stoją między wami i ludźmi. Znamy oba te światy i oba chronimy. Zabijamy niebezpieczne potwory, by te rozumne mogły żyć w spokoju. Mówisz tak, bo się. No i to jest właśnie najlepszy obraz Wiedźmina, jaki Geralt sam o sobie powiedział. Nie macie. Gdybym chciał, już dawno bym was zabił. Ja mu wierzę. Wypuśćmy go. Jestem za. Moim zdaniem nie kłamie. Tak, puścić wiedźmaka. Głupcy! Zjadł was jak małe dzieci. Udaję sprawiedliwego i łagodnego. Ale to podstęp. Ludzie zawsze. No tutaj widać ewidentnie, że wilkołak jest rozgoryczony po stracie żony, więc... Tu naprawdę niewiele się dało chyba zrobić. W ten sposób nie przywrócisz życia Dali. Zostańcie tutaj! Sam zrobię z nim porządek! Strasznie mi się podobały pojedynki zawsze Wiedźmina z Wilkołakiem. Jakoś tak, nie wiem, bardzo, bardzo te stwory są fajnie zrobione. Lepsze pojedynki były tylko z wampirami w dodatku Krew i Wino, który też będę nagrywał. O, tutaj coś. Dobra, wykończyliśmy go. Miałeś rację. Potwory są jak ludzie. Jedne są dobre, inne złe, a jeszcze inne po prostu zagubione. Szkoda go. Kiedyś był inny. Żałuję, że daliśmy mu się namówić. Weź to, taki drobiazg od nas, żebyś nadal pamiętał, że nie wszystkie potwory są niebezpieczne. Dziękuję.
No i to w zasadzie w jednym queście pokazane są takie najważniejsze założenia świata wiedźmińskiego. Czym są wiedźmini, jakie są potwory. No, w zasadzie nie mam tu więcej nic do dodania, także dziękuję za obejrzenie tego filmiku i widzimy się w następnym. Hej!